Wow, to jest właśnie kolor Neon Boya. Siemaneczko mordeczki, ja jestem Reptilkami, witam was w 30 odcinku na kanale. W 30 dokładnie vlogu, bo mamy kilka serii, w których to nagrywam ciekawe dla was rzeczy. Dzisiaj pokażę wam kameleony lamparcie Ambilobe Bluebar, dokładnie samca i 3 samiczki, ale przed tym chciałbym wam coś pokazać. Często pytacie mnie, jak robię terraria, te, które się znajdują w mojej domowej hodowli, i tutaj muszę was zmartwić, że nie powiem wam. Dlaczego? Dlatego, że dochodziłem do tego ponad rok czasu, zanim perfekcyjnie zrobiłem terraria takie, jakie teraz posiadam, a ponadto chcę mieć unikalną domową hodowlę kameleonów, dlatego też nie sprzedaję informacji, jak robić te terraria, i naprawdę nie proście mnie o to w komentarzach, bo po prostu tych komentarzy nie będę czytał. I nie dlatego, że was nie szanuję, bo szanuję was jako widzów naprawdę bardzo mocno, ale wy też powinniście uszanować coś, czego ja nie chcę mówić, ponieważ chcę, żeby u mnie moja domowa hodowla kameleonów wyglądała naprawdę unikalnie. I dlatego też sporo pieniędzy, jeśli chodzi o te terraria, wpakowałem, ponieważ musicie tutaj zwrócić uwagę na to, że sam towar, jeżeli chodzi o te terraria, które u siebie posiadam, kosztuje dużo więcej niż terraria gotowe z Chin czy też różnych znanych marek, ale nie będę tutaj nic wymieniał, ponieważ nie chcę. Jeżeli chcecie, jest naprawdę sporo podobnych terrariów na świecie, możecie kupić je za 250 zł, ale rozpadnie wam się ono zapewne po roku użytkowania. Ja osobiście mam terraria, które mi posłużą do końca życia i nawet kilka dni dłużej. Jak wyglądają te terraria? Właśnie tak. Mogę wam co najwyżej pokazać, jakim sprzętem robimy takie terraria, bo tutaj nie ma co ukrywać się, jest to sprzęt, myślę, że nie jakiejś wysokiej klasy, ale wystarczający. Naprawdę koszt takiego sprzętu waha się w granicach około 1500 zł, ale naprawdę fajnie tnie się te terraria. Nie przedłużając, idziemy do kameleonów, bo to właśnie po to włączyliście odcinek, żeby te piękne kameleony zobaczyć. A są to Furcifer Pardalis, a dokładnie kameleony lamparcie Ambilobe Bluebar Neon Boy. W tym przypadku, w tej obecnej chwili, lada moment będę rozmnażał 3 samiczki i 1 samca, a później oczywiście kolejne osobniki dojdą do tego etapu, w którym to będzie możliwe dopuszczanie tych kameleonów. Ja nie robiłem żadnego unboxingu, nie chciałem, ponieważ już takie unboxingi są na moim kanale. Oczywiście kiedyś się znowu pojawią, ale teraz chciałbym wam pokazać już, jak kameleon jest w terrarium, a raczej jak kameleony, ponieważ mamy 3 samiczki po Neon Boyu, no i 4 samca, który wygląda sam jak Neon Boy. I od razu wam powiem, że Neon Boy to imię, ja tak nazwałem u siebie taką, można powiedzieć, swoją linię, żebyście mogli rozróżniać różne typy kameleonów lamparcich Ambilobe Bluebar. Dlatego też nie mówcie mi od razu w komentarzach: Kamil, nie ma coś takiego jak Ambilobe Bluebar, odmiana Neon Boy. To jest tak naprawdę tylko do tego, żeby pokazywać wam, jakie kameleony dopuszczam do siebie, jak one mniej więcej wyglądają, i powiem wam szczerze, że wyglądają sztos, a sami zobaczycie to za chwilę. Idziemy tym samym do terrariów. Tutaj mamy samczyka kameleona lamparciego Ambilobe Bluebar, czyli naszego Neon Boya. Teraz możecie zauważyć, że kameleon ma ciemne paski, a wszystko za sprawą tego, że jest lekko zestresowany, a dodatkowo jest na wyspie grzewczej, przez co te jego kolory po prostu ciemnieją. Jeżeli mamy chłodniejsze miejsce albo śpi, te kolory będą dużo, dużo jaśniejsze. Więc ja wam oczywiście tak za chwilę pokażę, jak wygląda kameleon, który to śpi, bo ubarwienie się naprawdę różni. A teraz idziemy do samiczek, które to naprawdę zasługują na to, żeby pokazać je podczas tego odcinka. To jest samiczka Neon Gaery, jedna z 3. Jak widzicie,
Ona akurat jest najmniejsza, czego się za chwilę przekonacie. Dlaczego mówię najmniejsza? Ano właśnie dlatego, że ma najmniejszą wagę w porównaniu do innych samiczek, ale ona oscyluje w granicach 4 gram, że taka jest różnica między tą samiczką a innymi. Druga z kolei, także Neon Ger, jak widzicie, wygląda podobnie do tej pierwszej. I terraria, w których to trzymam te kameleony, wyglądają praktycznie identycznie. Szczerze powiedziawszy, ostatnio bardzo mocno przekonałem się do tego, żeby trzymać kameleony z taką roślinką, jaką prezentuję Wam na tym ujęciu. Trzecia samiczka, w sumie najgrubsza, jednak można powiedzieć, że nie największa. Ma trochę inne ubarwienie od poprzednich, co oczywiście widać na pierwszy rzut oka. Jedną fajną ciekawostką, jeśli chodzi o moją zabawę w hodowlę, jest to, że zaczynam hodowlę takich oto muszek owocówek. I powiem Wam, że prawdopodobnie uda mi się to zrobić po raz kolejny i będę stale rozmnażał dla siebie te muszki, ponieważ kameleony je uwielbiają, a ja cały czas muszę jeździć, szukać, kupować, więc to można powiedzieć, że jest trochę kosztowne, a zawsze można lekko zaoszczędzić, karmiąc małe kameleony. A uwierzcie mi, że na przykład kameleony Jacksoni polują na muszki owocówki, jak i kameleony Lamparcie, jak dziecko na lody w lato. Lecą i powiedzmy, że przy miejscu, w którym to można kupić, od razu dawaj, 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 zjemy to na pewno. Tak to mniej więcej, kurczę, wygląda, więc postanowiłem, że swoją domową hodowlę muszek owocówek także muszę zrobić, ponieważ kameleony są na pierwszym ogniu po to, aby miały jak najlepsze jedzonko, a co chwilę jeździć po nie. I to kawał drogi, nawet czasami robiąc 60 km, po tylko muszki owocówki nie opłacało mi się i dalej w sumie nie opłaca. Co do małych kameleonów, lamparcich Ambilobe Blue Bar mam chyba przedostatnie, jeśli chodzi o ten najbliższy sezon, ponieważ później pojawią się Tamatejwy, jak i Noisy Bee, a dlatego też te za 2,5 miesiąca będą już takie, żeby znaleźć swój nowy dom, a później będzie chwila na Tamatejwy i Noisy Bee. Oczywiście wrócę do kameleonów lamparcich Ambilobe Blue Bar, m.in. dzięki tym samiczkom, które to przed chwilą widzieliście, jak i samczykowi, którego to Wam także pokazałem, ale to na pewno będzie za jakiś, myślę, okres czasu do 10, a nawet i do 12 miesięcy. Także jak widzicie, cały proces rozmnażania kameleonów jest naprawdę wydłużony w czasie. Mimo tego, że te samiczki mają już 7 miesięcy, to trzeba jeszcze trochę poczekać, aż urosną i złapią wagę. Myślę, że jeszcze kilka, 4 może miesiące, kto wie, ile będzie to jeszcze trwało. No i tak prezentuje się ten cały projekt. Mam nadzieję, że te kameleony Wam się podobały. Jeżeli będziecie chcieli więcej takich odcinków, koniecznie piszcie o tym w komentarzach. A ja tymczasem z Wami się żegnam. Dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka. Koniecznie zostawcie łapkę w górę i nie zapomnijcie o subskrypcjach, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Do usłyszenia. Cześć!